Na początek historia, którą mogliście już kiedyś słyszeć, ale ponieważ jest piękna, przytoczę ją jeszcze raz. Rzecz dzieje się w XVIII wieku na terenie Stanów Zjednoczonych, w czasie działań wojennych, w czasie jakiejś bitwy. Zapadł zmierzch, jest ciemno, pada deszcz. Oddział żołnierzy walczy z armatą, która utknęła w błocie. Obok stoi dowódca, który krzyczy do żołnierzy, że dadzą radę. Oni jednak nie dawali rady, bezskutecznie walczyli z armatą, by wyciągnąć ją z błota. W pewnym momencie spoza ich oddziału podbiegł ktoś i wsparł wysiłki żołnierzy. Armatę udało się wyciągnąć z błota. Gdy w świetle pochodni ten niespodziewany pomocnik odwrócił głowę, ukazała się wszystkim twarz Jerzego Waszyngtona. Wiele lat później, gdy doszło do głosowania na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych w historii, kolegium elektorów jednogłośnie wybrało go na to stanowisko, co powtórzyło się dokładnie 4 lata później. I z pewnością nie bez wpływu na ten fakt było podejście Jerzego Waszyngtona do przywództwa, do tego, co to znaczy być liderem. Dzisiaj trochę o przywództwie, o liderowaniu i o każdym z nas jako potencjalnym liderze. W pewnym sensie każdy z nas jest potencjalnym liderem. Można więc rzucić hasło i ty zostaniesz liderem. Popatrzymy na to, co Jezus Chrystus mówi na ten temat. Poznamy Jego wypowiedzi, a jedna z nich pokaże nam postawy, które jak je przyjmiemy, to praktycznie przesądzają o tym, że ludzie za nami pójdą, uznają nasze przywództwo. Stąd dosyć intrygujący tytuł tej prezentacji: kiedy kariera jest tylko kwestią czasu. Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego fragmentu, Ewangelia Jana 12. Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz Król Izraelski. A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na oślęciu. Z początku jego uczniowie tego nie rozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o nim było napisane i że tak mu uczynili. Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych. Dlatego też tłum wyszedł mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił. Na początku czytamy o wielkim tłumie. Był to jeden ze skutków działania Jezusa. Wielu ludzi gromadziło się wokół Niego. Dlaczego tak licznie się zbierali ludzie? Przyczyną był cud, którego dokonał, wskrzesił Łazarza. Ludzie teraz nazywają Go królem. Są to deklaracje, że On jest przywódcą, liderem. Zadziałał mechanizm. Jezus przywrócił Łazarza do życia. Było to ogromne działanie Boga. I to wywołało skutek. Wielu ludzi zostało pociągniętych, wielu mu zaufało. Nie był to więc tłum nieokreślonych ludzi. Łukasz w swojej Ewangelii podkreśla, że w tłumie było całe mnóstwo uczniów Jezusa. I teraz ci ludzie składają deklarację, że Jezus jest królem, jest Panem. Co Jezus zrobił w tej sytuacji? Jak zareagował? Znalazł osiołka i wjechał na nim do Jerozolimy. Co tak naprawdę zrobił? Pokazał wzór przywództwa, co to znaczy być przewodnikiem, liderem.
według standardów Boga. I trzeba powiedzieć, że ten wzór, który pokazał, jest po prostu piękny, godny podziwu. Patrząc z szerszej perspektywy, możemy powiedzieć, że Jezus w ten sposób przygotowuje swoich uczniów na sytuacje bardzo podobne, w których się już niedługo znajdą. Oni również staną wobec tłumu oczekującego ich przywództwa. Stanie się to już za 2 miesiące, gdy nastąpi zesłanie Ducha Świętego i jednego dnia środowisko uczniów Jezusa w Jerozolimie powiększy się o 3000. Uczniowie staną wobec tego samego problemu. Będzie trzeba przewodzić, prowadzić. Jak się wtedy zachowają? Jakimi się okażą liderami? Jezus stawia wzór. Jest to wzór piękny, godny podziwu. Ale co nas to obchodzi? Co nas obchodzi to, co zdarzyło się wtedy? Siedzisz sobie teraz w którymś rzędzie, ukradkiem patrzysz na komórkę albo w domu przed ekranem. Świat jest pełen ciekawych rzeczy. Dlaczego miałoby to nas obchodzić? Otóż my też znajdujemy się w środowisku uczniów Chrystusa i tych, którzy zaczęli się tym może dopiero interesować. I działanie Boga sprawia, że co rusz, to i ówdzie ktoś uznaje Jezusa swoim Panem, Zbawicielem, rodzi się na nowo i pojawia się potrzeba prowadzenia. W osobistym czasie skupienia czytam obecnie Dzieje Apostolskie. Czytałem dzisiaj o Szawle, jak nawrócił się do Chrystusa. Bóg posłał Ananiasza, by mu pomógł. To samo dzieje się wśród nas, więc i ty zostaniesz liderem. Jest to całkiem prawdopodobne, pomocnikiem. I my też potrzebujemy wzoru liderowania, ale czy na pewno potrzebujemy? Czy to nie jest oczywiste, jak należy przewodzić, pomagać? Niestety funkcjonuje w nas w większym lub mniejszym stopniu wzorzec prowadzenia, wzorzec liderowania, jakiego nauczyliśmy się w świecie i jest on niestety niewystarczający. Nie bardzo sprawdza się w Kościele. Rzeczywiście w świecie istnieją wzorce prowadzenia, liderowania, które w Kościele słabo się sprawdzają. Na przykład przewodzenie ludziom postrzegane jako źródło poczucia swojej własnej wartości. Człowiek ma tendencję dowartościowywania się tym, że przewodzi innym. Im większej liczbie ludzi przewodzę, tym jestem większy, należę do wyższej grupy. Albo inne podejście, że być liderem to mieć władzę do przeforsowania swoich poglądów. Jak będę liderem, to wam pokażę, jak powinien wyglądać Kościół. Na tym tle, na tle tych wzorców Jezus pokazuje swój wzorzec przywództwa. Inny, piękny, godny podziwu, a nawet więcej, godny naśladowania. Jaki to wzór? Zwróćmy najpierw uwagę na to, co mówi tłum ludzi w wersie 13. Błogosławiony, czyli szczęśliwy, który przychodzi w imię Pańskie. Co to za wzór? Ludzie, którzy szukają Boga, chcieliby pójść za kimś, kto przewodzi tylko dlatego, że Bóg go powołał. Nie dlatego, że ma potrzebę przewodzenia, rządzenia. Byłoby to raczej karmienie swojego ego, swojej pychy. Przewodzi dlatego, że powołanie Boga go dopadło i jest zmuszony coś z tym zrobić. Przychodzi mi tu na myśl mój tata, w którego życiu mogłem to zobaczyć. On nie robił tego, co robił z potrzeby przewodzenia
rządzenia ludźmi. Byli wraz z moją mamą zaangażowani we wspólnotę we Wrocławiu. Tam się udzielali. Mój tata organizował różne rzeczy, grał na skrzypcach w zespole. Była to wspaniała wspólnota, trochę podobna do naszej, bardzo silne więzi. Z zawodu był inżynierem, odnosił niemałe sukcesy w swojej branży, w spółdzielni projektowej, rzut beretem od rynku we Wrocławiu. Projektowali różne instalacje dla przemysłu, to było jego pasją. Zaczął budować dom na Krzykach w najlepszej dzielnicy Wrocławia. Ale przyszło Boże powołanie, które go dopadło i musiał coś z tym zrobić. Postanowił zostawić swój sielski świat i podjąć trud. Nie dlatego, że miał potrzebę przewodzenia, rządzenia. Nie było tam żadnej potrzeby przewodzenia. Niektórzy ludzie przejawiają potrzebę przewodzenia, rządzenia. Mają potrzebę nauczania, bez tego czują się niespełnieni, niedowartościowani. Nie taki jest wzór. Chodzi o przewodzenie, bo mam świadomość, że Bóg tego chce ode mnie i Bóg o tym wie. Bo niektórzy ludzie tak bardzo chcą i tak bardzo gorliwie mówią, że Pan ich powołał, ale Bóg jeszcze o tym nie wie, że chce. Nie, Bóg powołuje ze względu na potrzeby ludzi, którym mam pomóc, mam im służyć. Nie dlatego, że mam potrzebę przewodzenia lub nauczania. Ja nie mam potrzeby przewodzenia, nie mam potrzeby nauczania, ale skoro są takie potrzeby, skoro Bóg mnie do tego przynagla, jestem gotowy się poświęcić, jestem gotowy zrezygnować ze swego ego. Co zrobił Jezus, kiedy tłum ludzi pokazał, nazwał go królem? Wsiadł na osiołka. Normalnie jak jakiś król wjeżdżał do stolicy, to wjeżdżał na koniu. Był imperatorem, który realizował swoje imperialne plany. A co Jezus pokazał? Wzorzec zupełnie inny. Poświęcić się, by służyć, zrezygnować z siebie, by dać coś ludziom. Forma nie jest tutaj istotna, nie chodzi o to, by przywódcy przesiedli się z koni na osiołki. To jest tylko przypowieść z udziałem osiołka. Chodzi o nasze serca, o dążenia naszych serc. Jaką postawę Jezus miał na myśli, kiedy wsiadał na osiołka? Możemy o tym przeczytać w Księdze Zachariasza 9. Popatrzmy. Raduj się wielce, córko Syjonu, wołaj radośnie, córko Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. Zwróćmy uwagę na słowo pokorny. Gest z osiołkiem oznaczał pokorę. Ale pokorę specyficzną. Jezus nie kieruje się egoizmem. Nie ma potrzeby panowania, kierowania ludźmi. Nie chce ich wykorzystać dla swojej wielkości, dla nakarmienia swego ego. On i tak ma godność królewską i nie ma potrzeby podkreślania tego, że jest królem przez kierowanie ludźmi. I taki wzór przywództwa pokazuje każdemu z nas. My też nie potrzebujemy niczego sobie udowadniać przez przewodzenie ludziom. Niepotrzebne są nam sukcesy w postaci ilości ludzi, którzy za nami idą. Jeżeli przewodzimy, to dlatego, że takie jest pragnienie Boga ze względu na potrzeby ludzi wokół nas. Patrzmy na kolejny szczegół w tym obrazie, wers 15. Nie bój się. Jaki będzie skutek takiego przywództwa?
ludzie nie będą się bali. Nie będą się bali, że zostaną wykorzystani, bo on czy ona nie będą chcieli wykorzystać ich dla swoich wizji. Słowo Boże mówi do ciebie, nie bój się. Słowo Boże mówi, nie bój się, bo ludzie się boją. Mają różne doświadczenia, dlatego boją się przywództwa każdego. Bo myślą, że każde przywództwo takie jest, wykorzystać dla swoich celów. Nie każde. Nie bój się. Kiedy możemy nie bać się przywództwa? Jakiego przywództwa można się nie bać? Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: widzicie, że nic nie zyskujecie. Patrz, świat poszedł za nim. A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. Tu nam przez chwilę mignął inny wzór przywództwa, faryzeusze. Chociaż niby duchowa elita narodu, a jednak przywództwo według standardów świata. Ich sposób myślenia był dokładnie taki jak w świecie. Miarą wielkości jest ilość zwolenników. Są zaniepokojeni. Ich wielkość jest zagrożona. I okaże się wkrótce, że posuną się do najgorszego draństwa, żeby ratować siebie. Ale oto pojawia się kolejna sytuacja, w której możemy zobaczyć, na czym polega przewodzenie według standardów Boga. Możemy dalej patrzeć na to piękno Króla Jezusa jako przywódcy, lidera, jako wzór dla Kościoła. Okazją było to, że do Jerozolimy przybyli jacyś Grecy, którzy usłyszeli o Jezusie, chcieli koniecznie Go spotkać. A kim byli Grecy w tamtym momencie historii? Grecy to było centrum świata, główny nurt kulturowy tamtych czasów. W sferze politycznej dominowali Rzymianie, jednak pod względem kultury, myśli filozoficznej to Grecy byli trendy. Ich kultura opanowała cały cywilizowany świat od Hiszpanii aż po Chiny. Ich język był językiem nauczania w szkołach w całym imperium. Ich poeci byli w programie nauczania. A więc można powiedzieć, że zainteresowali się Jezusem najwięksi. I Jezus wykorzystuje to, by znowu pokazać wzór. Wzór wielkości, wzór przepięknego Bożego przywództwa. Jaki to wzór? Przeczytajmy ostatnią część dzisiejszego fragmentu. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Jaki wzór przywództwa, liderowania pokazał Jezus? I ty zostaniesz liderem, więc zobaczmy, na czym polega ten wzór. Jezus powiedział, że nadeszła Jego godzina, żeby został uwielbiony w znaczeniu wyniesienia na krzyż, ukrzyżowania. Czeka go krzyż, a oznacza to oddanie do granic oddania. I posługuje się tutaj metaforą ziarenko pszenicy.
ziarno, co oznacza ego, ja, człowieka. Gdy ziarenko obumrze, czyli moje ja, oddane Bogu, oddanie Mu swojego życia, zrezygnowanie z życia dla samego siebie, dla swojej wielkości, dla swoich planów, dla swoich spraw i oddanie Chrystusowi. Również wyrzeczenie się karmienia swojego ego przez przewodzenie i nauczanie. Zamiast tego oddanie. Gotowość na poświęcenie swoich praw, by służyć. I tutaj Jezus mówi rzecz absolutnie niezwykłą, że tylko na tej drodze będzie obfity plon. Najlepszy skutek, pełnowartościowy sukces. To właśnie zachęciło mnie do nadania tej prezentacji takiego tytułu: kiedy kariera jest tylko kwestią czasu, bo tylko na tej drodze będzie plon, prawdziwy plon, i tym plonem będzie zmienione życie ludzi. Dlaczego taki będzie skutek? Bo Bóg się zaangażuje i użyje takiego człowieka. Jeżeli poddasz swoje życie Chrystusowi, oddasz, Bóg sprawi, że za tobą pójdą inni, za twoim wzorem. I jest tu zapewnienie, że tak będzie. Jest tylko jeden warunek. Ziarno musi obumrzeć. Jeżeli tak się stanie, plon będzie murowany. Kariera w cudzysłowie jest nieunikniona. Jezus to obiecał. To jest sposób na zostanie kimś, kim Bóg posłuży się w życiu innych ludzi. Ale jest koszt, który trzeba zapłacić. Czasami towarzyszą temu różne życiowe napięcia, niepowodzenia, by skłonić nas w końcu do takiej postawy. Ale w ostatecznym rozrachunku wiele z tych rzeczy, które w przeszłości wydawały się negatywne, z powodu których płakaliśmy, okażą się ostatecznie pozytywnymi, skoro przez nie Bóg doprowadzi nas do takiego stanu, że ziarno obumrze, że nasze ja zostanie w końcu poddane. Więc wiadomość do każdego z nas jest następująca. Jesteś potencjalnym liderem? Możesz mieć dobry wpływ na innych ludzi? Trzeba tylko umrzeć dla swojego ja. Kościół Jezusa Chrystusa, przywództwo w duchowym Kościele Jezusa, to nie wprowadzanie w życie swoich ambicji według swoich wyobrażeń. Nie. Na tyle jesteś liderem, na ile zrezygnujesz z siebie i oddasz siebie innym. I jest tu nieograniczony potencjał rozwoju, nieograniczone możliwości wzrastania, stawania się liderem przez rezygnację z siebie. Jezus mówi tutaj bardzo intrygujące zdanie: kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, w przeciwieństwie do kochania swojego życia w znaczeniu wykorzystywania swoich atutów, zdolności, by zapanować nad ludźmi, by chodzili tak, jak im zagram, by realizowali moje wizje. Kto nienawidzi takiego życia? Wręcz obrzydzenie wobec takiego podejścia, obrzydzenie wobec takiego rodzaju wielkości. Nie. Na tyle stajesz się liderem, na ile się oddasz i poświęcisz. Tytuł lidera, przywódcy nie ma najmniejszego znaczenia, nie czyni nas liderami, nie czyni nas nimi urząd, tytuł, jakieś prawne umocowanie czy cokolwiek innego.
W Kościele Jezusa Chrystusa liderem stajesz się dlatego, że się poświęcasz. Na tyle, na ile się poświęcisz. Na jakie rzeczy takie podejście przekłada się w chrześcijańskiej wspólnocie? Co ono oznacza? Oznacza ono dla każdego z nas swobodę rozwijania się. Według planu, jaki Bóg ma dla każdego z nas osobiście. To jest dla mnie model chrześcijańskiego środowiska, które wynika z tego wzoru przywództwa, jakie Jezus pokazał. I niezwykle cenię sobie środowisko, w którym ja miałem i nadal mam okazję doświadczać wzrostu, jaki Bóg daje, że nikt mnie nie ograniczył i nie powiedział, żaden przywódca, schowaj do kieszeni swoje wizje, my ci powiemy, jak masz żyć. Doświadczyłem swobody rozwoju, a jednocześnie opieki, zapewnienia startu i to jest wielka łaska Boża, że żaden hierarcha nie wjechał w moje życie na koniu i nie zmusił mnie do realizacji swojej wizji. Takim liderem sam chciałbym być, taki wzór pokazywać. Niektórzy ludzie mówią, nie chcemy iść za wizjami tego człowieka i wskazują na mnie, że niby ja do tego nakłaniam. I to mnie zawsze dziwi, bo przecież ciągle powtarzam, że nie chcę nikogo wykorzystać do realizowania jakiejś mojej wizji. Nie chcę być jak faraon. Mam do tego obrzydzenie, by wykorzystywać ludzi dla swojej wizji. Dlaczego więc niektórzy ludzie tak mnie postrzegają? Myślę, że jest to efekt belki wokół. Ktoś chce, by ludzie realizowali jego wizję. Chce być kimś przez wykorzystywanie ludzi do swoich celów, dlatego wpisuje te motywacje mnie. Chociaż czasami może sam jestem sobie winny, posługując się jakimiś hasłami, które podsłuchałem i je powtarzam, na przykład hasło na pewno nie zdobędziesz świata dla Chrystusa sam, ale zdobędziesz go na pewno przez swoich uczniów. Piękne hasło, ale jak widzicie, pewnie już może być źle rozumiane, że chcę wykorzystać ludzi dla jakiejś mojej wizji przez swoich uczniów. Kiedy nad tym rozmyślałem, ułożyłem swoją wersję tego powiedzenia, która brzmi, na pewno nie zdobędziesz świata dla Chrystusa sam, ale zrobią to na pewno twoi uczniowie po swojemu, co do miejsca i formy, czyli tym, co przekazuje, jest raczej ogólna wizja i zasady, ale ja nie potrzebuję uczniów, żeby realizowali moje ideały. To ja chcę im służyć, aby swoją wizję zrealizowali po swojemu, co do miejsca i co do formy. Niech oni to odbiorą od Boga. Mdli mnie na myśl, że mógłbym być jakimś faraonem. Mam obrzydzenie do tej idei przywództwa. Jednak czasami słyszę, Grzegorz, ty mów, co mamy robić, a my to zrobimy. Wtedy jest okej. Nie powiem, radźcie sobie sami, lecz skoro potrzebujecie tego, to powiem, dokąd moglibyśmy razem iść. Natomiast ja sam tego nie potrzebuję dla swoich marzeń. Moje marzenia zrealizuje Bóg, jeżeli będzie chciał. Tak obiecał. Nie potrzebuję nikogo do realizacji moich marzeń. Natomiast zrobię wiele, by wasze marzenia się zrealizowały. I chciałbym poświęcać się, no, jak tylko na to mnie stać, by wasze marzenia się zrealizowały. I mam nadzieję, że wy podobnie postąpicie
z następnymi i że to będzie wzór Kościoła. W świecie funkcjonuje zupełnie inny model przywództwa. Stworzyć maszynkę, dzięki której ludzie będą pracowali dla mojej wizji, służyli mojej idei. W Kościele ten model jest chybiony, a nawet powinien wzbudzać obrzydzenie, jeżeli tym słowem można oddać te słowa Jezusa o nienawidzeniu swojego życia na tym świecie. A co dopiero angażować Kościół, by tego mojego interesu dla mnie dopilnował? Niestety w historii świata mamy wiele przypadków, gdy religijne przywództwo taką rolę spełniało. Gdybyśmy popatrzyli w skali globalnej, w skali świata, takie podejście było mocno obecne w historii Ameryki Południowej, gdzie dysproporcje społeczne były i są do dzisiaj dla nas niewyobrażalne, a religia bardzo mocno wspomagała ten status quo i nastąpił największy w historii wyłom oraz masowe odejście ludzi od historycznego Kościoła, rozkwit wspólnot ewangelicznych na niewyobrażalną dla nas skalę. Dlaczego? Bo realizacja mojej prywatnej wizji Kościół Jezusa Chrystusa to nie ten adres. To dotyczy materii, ale nie tylko, bo co oznacza przywództwo, przewodzenie w światowym wzorze przywództwa? Jak będę liderem, to będę miał wpływ i przeforsuję swoje ideały, zmienię świat na swoje kopyto, na swój ład. Jest to podstawowa motywacja człowieka popychająca do dążenia w górę, do zajmowania stanowisk. Otworzą się przede mną nowe możliwości i będę miał wpływ, jakiego dzisiaj nie mam. Więcej ludzi będzie realizowało moje wizje. Może w świecie tak, ale w Kościele absolutnie nie. W Kościele trzeba dla takich motywów umrzeć. Gdy umrzemy dla siebie, Bóg użyje nas dla Jego spraw. Taki wzór pokazał Jezus, takim był przywódcą. I teraz mówi do każdego z nas, chodź tą samą drogą, naśladuj mnie. Stań się przewodnikiem według tego samego wzoru. Niech twoje przywództwo będzie równie piękne. Jest wielka potrzeba takiego wzoru, również w naszym środowisku, bo działanie Boga w naszej wspólnocie, trochę za bardzo się wydzierałem przy śpiewaniu, teraz właśnie, takie są skutki. Nasze środowisko jest dosyć podobne do tego, co działo się w tamtych dniach przy wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Wśród nas też wielu ludzi dochodzi do takiego momentu, gdy mówi, Jezus jest moim Zbawicielem, Królem. Więc też pojawia się potrzeba przewodzenia. Więc stąd osobiste pytanie do każdego z nas. Czy okażesz się użytecznym narzędziem w rękach Boga? Czy Bóg będzie się mógł tobą posłużyć wobec tych, którzy mu zaufali? Więc w podsumowaniu jeszcze kilka praktycznych zastosowań. W zależności od tego, gdzie jesteśmy w poznawaniu Boga, pierwsze zastosowanie, zachowaj kolejność. Może jesteś człowiekiem, który ma wiele pomysłów, jak powinna wyglądać chrześcijańska wspólnota, ale jeszcze nie nawróciłeś się, czy nie nawróciłaś do końca do Chrystusa. Prawdziwe nawrócenie do Chrystusa masz jeszcze przed sobą. Może jeszcze nie przejmujesz autorytetu Jezusa i Jego słowa nad tobą. Słowo Boże wyznacza pewną ścieżkę,
ale nie jest to jeszcze twoja ścieżka, warto zachować kolejność. Gdy nawrócisz się do końca, przeżyjesz duchowe odrodzenie w sercu, optyka się zmieni i szkoda tu dużo gadać, zachowaj kolejność. Drugie praktyczne zastosowanie, stawaj się liderem, mówiąc stawaj się, mówię też do siebie, stawaj się liderem przez oddanie i poświęcenie. Na tyle jesteśmy liderami, na ile się oddamy. Nie zniechęcaj się tym, że próbowałeś czy próbowałaś i się nie udało, ludzie za tobą nie poszli. Nie zniechęcaj się, stajemy się liderami tak naprawdę przez rezygnację z siebie, przez umieranie dla siebie. Może to jest parametr, który do tej pory nie puszczał, więc stań się takim liderem przez poświęcenie, przez praktyczną rezygnację z własnych praw, przez prawdziwe zainteresowanie drugim człowiekiem, a nie sobą, przez służenie. Jezus obiecał, że jak ziarno obumrze, przyniesie plon. On sam tego dopilnuje. Widać, trzeba jeszcze popracować trochę nad tym umieraniem. Kariera lidera, w cudzysłowie, jest wtedy tylko kwestią czasu. I jeszcze trzeci praktyczny wniosek, trzecie zastosowanie, bez którego nie byłoby jeszcze pełnego obrazu. Wiadomo, że każda chrześcijańska wspólnota pozostaje cały czas pod presją wzoru świata. Wzór Jezusa, wpływ przez oddanie i poświęcenie. Wzór świata, wpływ przez forsowanie swego. I ten wzór świata będzie się cały czas wciskał, będziemy kuszeni, by to zamienić, by to przywództwo przez oddanie zamienić na przywództwo przez forsowanie poglądów. To jest taki mechanizm. Nie odpowiem oddaniem, poświęceniem. Zamiast tego będę oczekiwał, że wy dostosujecie się do moich poglądów. I będziemy się mocno kopać po kostkach, walcząc o te różne poglądy ze wspólnoty tych, którzy stają się wielcy przez poświęcenie. Staniemy się wspólnotą ludzi, którzy ciągle kopią się po kostkach, walcząc o swoje poglądy, by były na wierzchu. Granica między światem a Kościołem będzie się zacierała. Więc bardzo bezpieczna porada. Jeżeli nie staniesz się liderem przez poświęcenie, oddanie, lepiej nie pchać się na świecznik, nie starać się wywierać wpływ. Dlaczego mówię, że to jest bezpieczna porada? Bo jeżeli Bogu zależy na jakiejś wspólnocie i chce, by była miejscem, w którym On posługuje się, czy nią się posługuje w życiu wielu ludzi, to w myśl tego, co zostało objawione w Biblii, On nie zawaha się przed zdecydowanym działaniem. Przekonali się o tym w pierwszym kościele Ananiasz i Safira, którzy bardzo chcieli być na świeczniku, stanowić wzór, ale nie przez oddanie. Bóg jednak nie pozwolił im tego wpływu wywrzeć. Więc jeżeli na razie nie stać cię na oddanie, poświęcenie swoich praw, nie pchaj się na świecznik, zlituj się nad tymi, na których możesz mieć wpływ. Ale na tym nie wolno skończyć. Lepiej zmień zwrot. Zrezygnuj z drogi kompromisu i poświęć się. Stań się wielki przez poświęcenie, rezygnację z własnych praw. Niech ziarno pszeniczne obumrze. A w każdym przypadku niech twój wzór przywództwa będzie piękny, jak wzór Jezusa, który tamtego dnia
wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, ale później został z niej wyrzucony poza miasto, na krzyż, na miejsce hańby. Tak się oddał, tak się poniżył, by umrzeć, by w końcu przynieść plon. Dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem Jego przywództwa. Podziwiamy Ciebie, Jezusie. Coś pięknego. Może jeszcze jedno, z takiej inspiracji, zapisane wszystko, ale coś takiego niezapisanego jeszcze chcę powiedzieć. No bo mówiłem dzisiaj o tym, że nie mamy forsować swoich poglądów, być sługami, tak? Niech poglądy innych zwyciężą i ktoś z was może pomyśleć, no to znaczy, że mamy w ogóle nie mieć jakichś swoich poglądów, ale w tym tygodniu zdarzyło się coś dla mnie ciekawego. Ktoś z was odpisał mi na maila, kiedy pytałem, czy mogę zamieścić tam jego kostkę na mozaice twórców Coek, i napisał: jeżeli dla zachęty, to tak. Czyli zrozumiałem, że ktoś niekoniecznie lubi tą ideę z mozaiką, ale jeżeli to ma komuś służyć, to niech będzie. I to jest taki ciekawy też wzorzec przywództwa, nie forsowania swego, co tam, czyjeś pomysły, ale jeżeli to ma służyć, to niech tak będzie. To na wypadek, gdyby powstał, mój wykład wzbudził więcej pytań niż odpowiedzi, jak to jest z tymi naszymi poglądami. Teraz to już naprawdę koniec.